Moi drodzy, słuchajcie, dostałem bardzo alarmującą wiadomość. Otóż odezwał się do mnie Dezy, no zobaczcie, z taką wiadomością. Nie mogłem po prostu mu nie odmówić. Specjalnie nie oglądałem tego filmu przedtem. Chciałem, żeby po prostu reakcja była jak najświeższa. Dlatego po prostu sam postanowiłem od razu, nie oglądając jego filmu, odpalić od razu nagrywanie, całą scenę i polecieć z wami, żeby reakcja była jak najświeższa, żeby to wszystko było na najbardziej autentycznych emocjach. Więc, moi drodzy, lecimy. Okej, okay, to puszczamy. No, nigdy nie nagrywam filmów, kiedy jest późno. Chyba, że prosi mnie o to. No, jego też Mandzio. Poprosił. Ja uważam, że dla takich filmów powstał YouTube. Nie oglądałem ani filmu Rocka, ani filmu Gimpera, ani filmu Mandzia, ani filmu Gimpera, ani filmu Mandzia. Znaczy ja oglądałem wszystkie Let's filmy go. Poza tym filmem, więc to dobrze, że teraz obejrzę. Cześć, witam wszystkich. Z tej strony są Mandzio. Takie głośne, że troszeczkę nietypowe, albowiem będziemy oglądać film innego YouTubera. Zobaczymy, co Mandzio jeszcze powie na to. Ja jako Mandzio oglądam Gimpera, który ogląda Rocka, który reaguje tutaj na film Achusa, który jest w sprawie polskiego YouTube'a. A czyli w ogóle całość jest o Roku i Achusie. To sam od nas, słuchajcie. Ja nie oglądałem tego materiału, a pomyślałem, że chcielibyście zobaczyć to, jak to ogląda, moją reakcję. No to pomyślałem, że dlaczego by nie nagrać tego. No to jest fajne. W sensie reakcje są fajne chyba, nie? Czy reakcje to jest też bardzo najważniejsze w reakcjach jest to, że są generalnie autentyczne. I ten content jest bardzo świeży, jeżeli chodzi o polski YouTube. To jest istotne, słuchajcie. O, Tomek się jeszcze powie. Siema, Tomek. O, no i bardzo dobrze. Tomek też o shoterach będzie mówił, to też ważne. No w ogóle youtuberach, którzy kradną czyjś content, to jest też istotne. Dodają do niego dużo od siebie. Ale skąd ona się w ogóle wzięła? To jest ciekawe. Znaczy wzięła się już dawno i była w Ameryce i wszędzie. Moda? Nie no, moda na komentarze jest dawna. No, nie, była cała wielka drama swego czasu z komentarzy videos. Tylko ludzie obchodzą, youtuberzy, którzy oglądają innych youtuberów. Zresztą poruszałem ten temat na moim drugim kanale, delikatnie może się... A, bo jeszcze Mandziu też poruszył na swoim kanale, tak. Czy naukasz sama. Troszeczkę o tym zjawisku chciałem sobie podywagować. Natomiast moją uwagę przykuł film wrzucony przez użytkownika Łukasz Samoń. A, czyli jeszcze w życiu Łukasz Samoń. No proszę, Łukasz Samoń, Mandzio, Dezy, Gimper, Rock. Całkiem niezła pula ludzi, to zdecydowanie. Więc pomyślałem, że nagram takie wideo z reakcją moją zupełnie nieironicznie. Myślę, że uda... Ważne też, żeby to wideo nie było ironiczne. Ten też nie jest, nie jest ironiczny. Nie, nie, nie. Twój Dezy wygląda jakby był. Jesteś mało szczery w tym wszystkim. Nie podoba mi się tak. A mnie na przykład Play nie sponsoruje akurat, więc to tak, trochę szkoda. Mi nie płacą. Zobaczmy, co my tu. No, Dezemu też nie płacą, widzicie. O, Madziu się jeszcze pojawił, to dobrze. Słuchajcie, dzisiaj mam dla was naprawdę bombę. Ostatnio zauważyłem, że wszystko. Ładne tło ma ten Łukasz. W ogóle, Madziu, tak, chyba najładniejszy z wszystkich odnoszę takie wrażenie. Wszędzie wproponowanych są, ale dobra, nie przerywajmy. Chociaż Dezy ma trochę takie tło, jakby był streamerem, który pisze dotacje z tyłu albo subskrybentów. Ale jak się przyznam, że robię coś dla wyświetleń, to wtedy się nie liczy. Każdy chyba wie, że wszyscy robią wszystko dla wyświetleń. A niekoniecznie wcale Dezy, bo niektórzy robią z pasji. Na przykład filmy, nie wiem czy wiecie, niektórzy youtuberzy robią z pasji. Większość. Da się to połączyć, da się robić fajne rzeczy, ale nie można robić... Trzeba trochę się dostosować, bo inaczej się umrze. Nie wiem kto. No nie wiem Dezy, w sensie wydaje mi się, że w dużej mierze jakby... Należy zawsze robić z pasji i youtuberzy, którzy nie robią czegoś z pasji, to nie zasługują na miano bycie youtuberami. Chciałbym, żebyście wiedzieli, jeżeli ktokolwiek z was robi audycje, które są lokowane albo robi coś wbrew sobie, to znaczy, że nie jest prawdziwym youtuberem, nie powinni się takiego oglądać. Zdecydowanie. Zauważ, że nigdzie nie powiedziałem, że to jest cokolwiek złego. A ci jeszcze się tam kłócą, trzej, zobaczcie. No. Nawet nie zobaczycie moje myszki już bez pod spodem, ale tak. Wszyscy trzej się kłócą. Ten i ten. Moi widzowie, czyli żebyście je oglądali. No każdy youtuber tego chce, żeby być oglądanym, inaczej byśmy nie publikowali tego w internecie. Proszę bardzo. No Mandzio, jakie tu mądre wnioski, to jest ważne. A teraz mamy kolejny poziom tego. Ludzie oglądają ludzi, którzy oglądają innych. Ale teraz nie, bo teraz jest tak, ludzie, którzy oglądają ludzi, którzy oglądają ludzi, którzy oglądają ludzi, którzy oglądają ludzi, którzy oglądają ludzi i komentują to wszystko, więc poziom jest troszkę wyżej. No ale cóż, jakby nie chciałem być całym tym owczym pędzie, więc dlatego wolałem poczekać, aż poziom będzie troszkę wyżej. Ja bym tego nigdy nie zrobił. No Dezy bym na przykład nigdy nie zrobił, jak widzimy. W sensie, że on sobie skrytykuje mój materiał, ale
od razu podrzuci taką teorię, żebym ja przypadkiem nie mógł odpowiedzieć, bo przecież jak ludzie oglądają ludzi, to już nie jest okej. Okay. No dobrze, no, to całkiem... Chciałem zauważyć, Tomku, że ten materiał nie jest krytyką wobec ciebie, ja po prostu oglądam twój materiał, ponieważ mi się pojawił na YouTubie, zauważyłem, że jest taki trend, no i kurde, byłem nim po prostu zainteresowany. No tak, no ale potem ja napisałeś do Dezego. Jestem zainteresowany tym filmem, więc go oglądam i myślę, że... To nie jest nic złego. Dokładnie. No, napisał Madziu do Dezego, żeby obejrzał jego film i ocenił. Teraz Dezy napisał do mnie, więc ja absolutnie nie widzę w tym nic złego, że odpowiadam jeszcze na tamten film. Zupełnie nie widzę nic złego. To nie jest ani moja próba, ani trochę czegokolwiek. To jest po prostu czysta ciekawość i chciałem zobaczyć, jak wy zareagujecie na moją reakcję na to, bo chyba no właśnie. Każdy chciałby wiedzieć, o. Jak ludzie reagują na coś, co oglądają. To też jest istotne, co powiedział Dezy, że właśnie bardzo ważne jest jeszcze to, żebyście jakby wy sami zobaczyli moją tą taką szczerą, autentyczną reakcję, bo to jest myślę to, co tworzy nas jako społeczność na YouTubie, że te reakcje są autentyczne, są szczere, działają dobrze. Prawda, manipulacja. Manipulacja. Czyli tak chcesz grać. Który ogląda Akusa, który komentuje scenę polskiego YouTube'a. Słuchajcie, szykuje się świetna zabawa. No oni cały czas pierdzielą jeszcze, a zobaczcie, jesteśmy na której minucie filmu? Na czwartej minucie filmu od Dezego, oni jeszcze cały czas pieprzą. O, patrzcie, tam się pojawił Rocky Gimper, widzicie? O tutaj? A tam na końcu? Tam są już, to właśnie o tym komentujemy. W ogóle teraz była ta afera z dwoma youtuberkami, które się całują. Błąd? To nie była afera, ale śmieszny kadr zrobiłem. Nie była żadna afera, po prostu dziewczyny nagrały taki film, gdzie się całują i po prostu dużo osób uznało to za aferę. Ale dobrze, zobaczmy, co jeszcze Dezy ma do powiedzenia, bo już tak ładnie otworzył usta, to pójdźmy dalej. A teraz Rok wyczaił, że obrażanie ludzi daje viewsy, bo w sumie teraz wszyscy na YouTubie, im większy masz game obrażania ludzi, tym jesteś fajniejszy, więc to jest spoko. Niekoniecznie Dezy, bo na przykład też czasami są twórcy, którzy robią jednak rzeczy ambitniejsze trochę. Nie wiem, ja uważam, że taki materiał jak tworzę, można robić coś lepszego. Można. Można inaczej, jak kiedyś była taka akcja. Muszę chyba kogoś pocisnąć, to jest... Coś tak